Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł podziękował, że Państwo przyszli, chociaż jest tak późno, my musimy chyba podwójnie, bo jest jeszcze później, ale to już jest ostatnia prezentacja na dzisiaj. Ja nazywam się Arkadiusz Radomski i Bartosz Grzesiuk. W filmie wystąpiła moja córka Zuzia, a ten film robiony był na przełomie ostatniego miesiąca, kiedy tynkowaliśmy pokój na górze w domu, w którym mieszkam z żoną i z córką właśnie. Nasza prezentacja będzie mówiła o naszych domach z gliny i słomy, które zbudowaliśmy. Pierwszy taki dom zbudował Bartek. Ja korzystałem z jego doświadczeń i od maja zeszłego roku mieszkamy już też w domu z gliny i słomy. I drewno, oczywiście. No jeszcze z wielu rzeczy tam użyliśmy do produkcji. O czym chcielibyśmy powiedzieć dzisiaj? Otóż chcielibyśmy odpowiedzieć na kilka pytań, a celem naszego wystąpienia jest z jednej strony zachęcenie Państwa do przemyślenia takiego sposobu budownictwa albo takiego sposobu wykańczania swoich domów, a z drugiej strony zwrócenia uwagi na pewne rzeczy, które w naszej ocenie są zwykle pomijane przy tego typu tematach. Otóż na błędy, które się popełnia i na pewne niebezpieczeństwa, które są związane z takim budowaniem, a nie innym. To jest budowanie bardzo nietypowe. Są ludzie, którzy się na tym znają, natomiast trudno jest znaleźć takiego człowieka i taką ekipę, która pracowałaby na naszej budowie. Chcieliśmy odpowiedzieć na takie pytania, dlaczego warto dla siebie i najbliższych budować z gliny? Dlaczego my właśnie wybraliśmy bloczki z gliny lekkiej? Powiem trochę więcej o tym za chwilę, bo tych sposobów budowania z gliny, czy z gliny i słomy, czy z jeszcze innych rzeczy jest więcej. Jak produkować, jak my produkowaliśmy bloczki z gliny i jak planowaliśmy budowę? Co można było zrobić lepiej? Czyli gdzieś tam popełniliśmy błędy, których jeżeli Państwo będą się interesowali tą technologią, to mogą uniknąć. Interesujemy się też tynkami glinianymi. Te domy wykańczamy w tynkach glinianych. Tynki gliniane sprawdzają się nie tylko w domach z gliny i słomy. Powiemy dlaczego. No i dlaczego chcemy się podzielić naszym doświadczeniem i co z tego wszystkiego wynika, czyli jakie mamy plany na dalszą działalność. Otóż dlaczego warto budować domy z gliny? Bo glina ma bardzo specyficzne właściwości. Glina, którą są wytynkowane ściany, glina, z której jest dom zbudowany, reguluje nam mikroklimat w domu. Za chwilę troszeczkę to rozwinę. Cała ściana jest znakomitym akumulatorem ciepła. Glina ze względu na swoje właściwości neutralizuje szkodliwe związki, które są w powietrzu, nieprzyjemne zapachy, neutralizuje promieniowanie. Żyjemy w takich czasach, że właściwie jesteśmy otoczeni przedmiotami, które działają, które wytwarzają różnego rodzaju promieniowania. Zaczynając od telefonów komórkowych, poprzez pralki, telewizory i tak dalej, i tak dalej. Ten mikroklimat i te właściwości gliny są także świetne, jeżeli chodzi o alergię. W takim domu żyje i mieszka się inaczej. No i taki dom, kiedy kończy swoje życie, to wraca praktycznie naturalnie do środowiska. To znaczy nie mamy kilkuset kilogramów styropianu jako odpad, gruzu, papy z dachu i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ten mikroklimat to jest ściana domu, który zbudowaliśmy, ja zbudowałem. Zobaczcie Państwo, ta ściana ma w sumie około 50 cm. To jest wielka masa gliny, która oddziaływuje, która pracuje, która naturalnie reguluje wilgotność i wszystko, co znajduje się w domu. Ta ściana jest też akumulacją ciepła. To jest widok z zewnątrz, czyli ten dom nagrzewa się trochę wolniej, ale wolniej oddaje ciepło, dzięki czemu ten najbardziej naturalny dla nas sposób skoków temperatur czy regulacji temperatury w powietrzu jest w domu, w którym mieszkamy, jest zachowany. Ten klimat, który jest w tym domu,
to, o czym już mówiłem, wchłania i neutralizuje szkodliwe substancje chemiczne z powietrza, na przykład dym papierosowy. Jest antystatyczna, to znaczy, że jest tam mniej kurzu. Może się wydawać, że glina to ziemia, ona się kurzy. Nie, to nieprawda, ta glina świetnie tutaj zdaje egzamin. Glina to głównie ił, a on powoduje niszczenie zarodków grzybów, pleśni, więc nawet w tych wilgotnych pomieszczeniach mówi się, że glina nie jest, woda jest dla niej niebezpieczna, natomiast bardzo rozsądnie użytkowana sprawdza się w pomieszczeniach wilgotnych, ponieważ wchłania tą wilgoć, kiedy ona jest, nie ma z tym problemu, a potem ją powoli oddaje dzięki tym właściwościom antygrzybicznym, antypleśniowym, świetnie reguluje czystość tego powietrza, który jest w domu. No i stąd to dobroczynne działanie na wszelkiego rodzaju uczulenie, alergie. Jest też izolatorem na nadmierne promieniowanie elektryczne i elektromagnetyczne. Co to jest, bo zastanawialiśmy się, co to jest mikroklimat w domu i jak zaczynaliśmy swoją budowę, to dla nas mikroklimat oznaczał tylko i wyłącznie temperaturę i wilgotność, czyli to były te główne zmienne, na których się koncentrowaliśmy. I ściany z gliny, dom z gliny i słomy świetnie to wszystko reguluje. Natomiast mikroklimat to nie tylko temperatura i wilgotność, ale to też ruch powietrza, promieniowanie cieplne czy ciśnienie i jeszcze wiele innych składników. I dopiero te wszystkie części składowe powodują, że mamy dobre samopoczucie, że mamy dobrą sprawność umysłową, dobrą sprawność fizyczną, potrafimy wydajnie pracować, jesteśmy po prostu zdrowsi. I na podstawie naszego doświadczenia, tego co w trakcie przygotowywania się do budowy domu przeczytaliśmy, czego się dowiedzieliśmy, czy co usłyszeliśmy, właśnie glina jest tym materiałem, który ze względu na swoje właściwości jest najlepszym materiałem, z którego człowiek może, powinien budować swoje domy. Zanim podjęliśmy decyzję o wyborze takiej, a nie innej technologii, oczywiście szukaliśmy dla siebie rozwiązania optymalnego i kilka takich technologii, sposobów budowania ze słomy i gliny przeanalizowaliśmy. Pierwszą, bardzo popularną, chyba najbardziej popularną w tej chwili jest technologia zwana strobale, czy glino-słomobeli. Ona dawniej się nazywała glino-słomobeli, potem z języka angielskiego przeszło to i to strobale bardziej się teraz przyjęło, jest popularniejsze. Ona polega na tym, że szkielet domu jest drewniany, tradycyjny, tutaj nie ma żadnych udziwnień, a ściany wypełnia się balotami ze słomy, takimi jak wychodzą ze snopowiązałki, z pola. Tutaj to się jeszcze wszystko wiąże i dopiero takie baloty, które są w ścianie, tynkuje się i z zewnątrz, i w środku. Technologia no, najbardziej rozpowszechniona i znana w Stanach Zjednoczonych, stąd do nas przyszła. Tam się tak bardzo dużo buduje. Ważne jest, żeby ten tynk był bardzo gruby. On ma ten tynk zewnętrzny, jest oczywiście też gliniany i w środku jest też tynk gliniany. Znaczy nie musi być, no, ale najczęściej tak się buduje. On jest bardzo gruby, on ma około 10 cm po to, żeby ochronić tą słomę, która jest w środku przed wilgocią i przed czynnikami atmosferycznymi. Nie wiem, czy się nie rozgadam? Nie, chyba nie. I to była pierwsza technologia, którą sobie przeanalizowaliśmy. Ona ma bardzo dużo plusów, te domy są bardzo ciepłe, buduje się je bardzo szybko i prosto. Następną technologię, jaką przeanalizowaliśmy, to jest tak zwana glina ciężka, czyli glina, którą ubija się w szalunkach. I o ile tam w ścianie była sama słoma, to tutaj ściana właściwie zawiera już większość gliny, tylko z domieszkami organicznymi. To może być słoma, sieczka, czy trociny, czy różnego rodzaju inne wypełniacze. Natomiast w takim domu z gliny ciężkiej, jak sama nazwa wskazuje, ona ma więcej, ta ściana ma więcej gliny, mniej dodatków organicznych, jest ciężka, nie ma szkieletu drewnianego, więc plusem jest to, nie ma konstrukcji drewnianej, że można to zrobić prościej. No to są szalunki, gdzie po prostu warstwami ubija się glinę w stanie takim suchym i tak powstaje cała konstrukcja. Przeanalizowaliśmy też tą technologię.
No, minusem tej technologii jest to, że te ściany, one są grube, natomiast to jest w większości glina, ziemia zmieszana z piaskiem i one nie są tak ciepłe jak to, co daje słoma, bo temperaturę, izolacyjność w takich domach daje słoma. Słoma ma mikroszczeliny w środku, często one są zamknięte, to ona daje to ciepło. Taki dom, no, należałoby czymś jeszcze ocieplić. I oczywiście robi się to, takie domy się buduje i one są bardzo ciekawe. Natomiast one nie są tak ciepłe jak domy z gliny lekkiej. I tu już przechodzimy do gliny lekkiej, czyli podzieliliśmy tutaj technikę strobalek, gdzie są same baloty słomy w ścianach tynkowane gliną, glina ciężka, czyli ściana jednolita z gliny bez żadnego szalunku, a glina lekka oznacza to, że ta masa gliniana ma dużo więcej dodatków organicznych, czyli słomy, sieczki, a glina jest tylko czymś, co wiąże tą słomę. I tu jest taka próba, ona jest nieudana i bardzo zła, aby robienia takiej ściany w szalunkach. Tu to są elementy konstrukcyjne, czyli to jest konstrukcja drewniana domu, to jest drewniany szalunek, do którego, który wypełnia się taką masą gliny i słomy w stanie takim płynnym, ona dopiero potem schnie. Tak właściwie taka technologia w szalunku powinna wyglądać tak, gdzie tutaj jest konstrukcja domu. Tutaj są takie listewski, tak zwany szalunek tracony i między te listewki, one są z jednej i z drugiej strony, te wypełnia się mieszanką słomy i gliny w takiej konsystencji płynnej, to schnie w ścianie, te szczeliny sprawiają, że to ma przewiewność, bardzo dobrze schnie, a te listwy potem są zasłaniane tynkiem. I to była następna technologia, którą analizowaliśmy. Natomiast podjęliśmy decyzję, żeby nasz dom zbudować, korzystając też z doświadczeń Bartka, Bartek za chwilę powie o swoim domu, żeby nasz dom zbudować z takich bloczków z gliny lekkiej. To jest właściwie mój pierwszy kontakt fizyczny z gliną. To są warsztaty u pana Wojciecha Brzeskiego. Bardzo serdecznie go pozdrawiam, jeżeli może kiedyś będzie to oglądał. To jest rok 2007 i gdzieś tam za namową mojej żony, to siedzi też tam z tyłu, pozdrawiam, bo to ona wpadła na pomysł domu z gliny i słomy. Na początku się trochę uśmiechnąłem, ale potem zacząłem zgłębiać tą technologię, trochę czytać. I w 2007 roku wysłała mnie Roxana na warsztaty i to są właśnie te warsztaty u pana Wojtka Brzeskiego. To już są nasze bloczki, które produkowaliśmy na budowie. Zdecydowaliśmy się, że będziemy budować z bloczków z gliny lekkiej i te bloczki wmurowywać w drewnianą konstrukcję. No i tak wyglądała produkcja tych bloczków na działce. Jak widzicie państwo, tutaj jest bardzo dużo słomy, glina tylko tą słomę łączy. Taki bloczek po wyschnięciu wygląda tak. Przenieśliśmy, żeby zobaczyć, on waży około 14-15 kg i właśnie tym wypełnialiśmy, tak, tym, to jest jeden z bloczek z budowy, który został, tym wypełnialiśmy nasze ściany. Nie chcę się przełączyć, coś. O. A jak się przełącza, to za dużo. Może zostanie. To jest konstrukcja domu, a to bloczki, które schną. Nasz dom ma powierzchnię łącznie około 100 metrów kwadratowych. W środku powierzchnia po podłodze to jest 65 metrów, więc mały domek. Na taki dom potrzeba takich bloczków około niecałe 2000, więc sporo trzeba było tego zrobić. Te bloczki nasze mają długość 45, 20×25. To są wymiary takiego bloczka. Te bloczki muszą wyschnąć i dopiero kiedy wyschną, one jak schną, to zmniejszają trochę swoje rozmiary, dlatego to jest ważne, żeby poczekać, aż one dobrze wyschną i dopiero potem muruje się je w ścianach. Muruje się je korzystając z zaprawy, którą robi się też z gliny i sieczki.
To zależy od warunków atmosferycznych. Minimalny czas chnięcia to jest 3-4 miesiące. Natomiast w praktyce, i my popełniliśmy błąd jeden, za chwilę o tym też powiem, w praktyce takie bloczki powinny być zrobione jednego roku i powinny być murowane w ścianie w następnym roku. To jest bardzo ważne, żeby one spokojnie wyschły, bo one potem skurczą się w ścianie. A jak się skurczą w ścianie, to w ścianie powstaną nam szczeliny. A tego nie chcemy. No tak to wygląda już po wmurowaniu tych bloczków w ścianę. Żeby zrealizować to założenie, że te bloczki są zrobione jednego roku, a wmurowane w ścianę w drugim, to dobrze jest postawić dom, który ma konstrukcję, który ma zadaszenie, a te bloczki schną sobie w środku, pod dachem. Jak produkowaliśmy te bloczki i jak planować budowę? Robiliśmy to pierwszy raz, mając takie doświadczenia trochę książkowe i doświadczenia Bartka. Natomiast Bartek, chyba tylko część bloczków robiłeś sam, prawda? Ja tak naprawdę wykonałem to tak, jak należało. To znaczy pierwszego roku zrobiłem ponad 4000 bloczków, które już w postaci suchej trafiły na plac budowy. Następnie z nich dopiero powstała budowa, został wybudowany budynek, a dopiero w następnej kolejności, kiedy już to wszystko pokurczyło się, obeschło, luki zostały uzupełnione, kolejne etapy prac, ale to będę mówił na swojej prezentacji, na swojej części prezentacji. Mhm. My bloczki robiliśmy na budowie i to jest bardzo skomplikowany proces, bo trzeba mieć miejsce, żeby gdzieś składować glinę. Trzeba mieć miejsce, gdzie namaczamy. To jest taką kastę, zbudowaliśmy z podkładów kolejowych i z takich różnych folii czy banerów. Ta słoma przed tym, jak ją mieszamy z gliną, powinna być namoczona. Powinniśmy mieć miejsce na działce, gdzie będziemy te nasze bloczki składować, do takiej wstępnego przesuszenia. Dopiero potem, czyli one muszą swoje poleżeć na pojedynczo, dopiero potem możemy je układać w pryzmy, tak, że zajmują mniej miejsca. Natomiast ta przestrzeń i organizacja tej przestrzeni jest bardzo potrzebna. Widać, że to wszystko tutaj gdzieś jest ta słoma, tu już bloczki są ułożone w pryzmach, lekko przeschnięte. Natomiast tej przestrzeni i organizacja tej przestrzeni jest potrzebna. Tutaj widać, że tych bloczków już jest dużo, one zajmują jednak dużą powierzchnię. Tyle słomy było potrzebne na to, żeby zbudować nasz dom. Czyli przyjechał jeden transport, zrzucił nam to, potem jeszcze przyjechał drugi, ale to już tylko z sieczką. No i te bloczki sobie tak, tutaj było stanowisko z tyłu, gdzie była moczona glina. Tak samo w takiej kaście zrobionej z podkładów kolejowych i trochę wykopanej w ziemi. Glina potem była też namaczana w takich kastrach. Glina też musi być namoczona przed tym procesem i też musi, zanim zaczniemy robić zaprawę z gliny, to samą glinę musimy namoczyć. Ja akurat miałem bardzo tłustą glinę, więc no, im ta glina jest tłustsza, tym tak naprawdę praca z nią jest trudniejsza, bo ona musi dłużej być moczona i dłużej trzeba tą zaprawę robić. Potem tutaj mieszaliśmy słomę z tą zaprawą, już przyrządzoną zaprawą z gliny i z wody. Taczka, w taczce w takich formach te bloczki były formowane i lekko ubijane takim ubijakiem. Nie dodawaliśmy. Padło pytanie przed prezentacją o pozwolenia na budowę, to może dwa zdania o tym powiem. W Polsce mamy normy budowlane z 1962 roku i one właściwie nie zostały odwołane. To są normy branżowe na produkcję takich bloczków, gdzie jest opisany dokładnie proces, jak się takie bloczki robi. Tam jest opisany sposób przyrządzania mas glinianych, płyt. Tamte normy przewidują dodawanie na przykład wapna czy cementu. Tak, nie, myśmy nie dodawali. Glina sama wystarczy po to, żeby to świetnie związać. I padło jeszcze pytanie o pozwolenia na budowę na takie domy. Czyli jaka jest podstawa prawna, żeby uzyskać pozwolenie na budowę? No nie ma żadnych przeszkód. Z tych norm właściwie już nie można korzystać, bo te bloczki nie spełniają wymogu izolacyjności ściany.
Natomiast jest artykuł 10 z ustawy z 2004 roku o materiałach budowlanych i ten artykuł mówi w skrócie, jeżeli osoba, która jest uprawniona, stworzy projekt, krótko mówiąc albo mówiąc tak bardziej językiem ludzkim, jeżeli ktoś, kto ma takie uprawnienia budowlane, stworzy przepis, na podstawie którego inwestor i wykonawca wybudują dom, to właściwie można budować z wszystkiego. Czyli jeżeli architekt łącznie z kimś, kto ma uprawnienia budowlane, stworzy projekt budowlany na budowę domu z opon i opisze tam dokładnie, jak te opony układać i czym je wypełniać i on się pod tym podbija, inwestor i wykonawca napiszą oświadczenie, że będą to robili zgodnie z tym projektem, to możemy budować ze wszystkiego i korzystając z tej podstawy prawnej, projekty są zatwierdzane, nie ma żadnego problemu. Potrzebna jest tylko osoba, która to zaprojektuje. Tak, projekt najczęściej jest indywidualny, chociaż wiem, że są już takie projekty katalogowe, nie znam ich cen, ale coś takiego też istnieje już. Co można było zrobić lepiej w mojej ocenie, bo nasze doświadczenia mając, mogliśmy lepiej sobie zorganizować mieszanie gliny. Myśmy to robili takim mieszadłem. Gdybym wiedział, że ta glina jest takim trudnym materiałem do przyznania zaprawy, zrobiłbym to troszeczkę inaczej. Schnięcie bloczków. Myśmy spróbowali te bloczki murować jednego w tym samym roku, kiedy je robiliśmy i to był błąd. Dużo pracy mieliśmy potem, żeby te wszystkie szczeliny uzupełniać, bo powstały. Więc to jest bardzo ważne. Tynki wewnętrzne, właściwie tynkowania się uczyłem, wszystkie tynki robiłem sam wspólnie z pomocą różnych osób. Troszeczkę przekombinowaliśmy, można było zrobić to prościej, tynk w dwóch warstwach gliniany w zupełności by wystarczył. Ważny jest czas i organizacja na budowie, czyli ja widzę, że bardzo trudno budowało się, kiedy się pracuje normalnie od 7 do 15, a gdzieś tam się buduje coś w urlopie czy w weekendy. I jeżeli się buduje tradycyjnie, jest ekipa, która przyjdzie i tylko można tam coś dojrzeć i poprawić czy zwrócić uwagę, to nie ma problemu. Jeżeli buduje się ze słomy i gliny, gdzie właściwie ludzie, którzy przychodzą i pracują, to albo coś wiedzą, albo nie tyle, co trzeba, to jest to bardzo trudne. Pośpiech przy tej technologii też jest bardzo niewskazany. Można popełnić wiele błędów, które potem na budowie na pewno wyjdą. Jeszcze tylko dwa słowa o tych tynkach glinianych, ponieważ doszliśmy do wniosku, że domy ze słomy i gliny są bardzo dobre i w naszej ocenie najlepsze. Natomiast no, może nie każdy chce budować ze słomy i gliny. Można też tynkować z gliny to, co już jest zbudowane. No i wracamy do tego pierwszego slajdu. Dlaczego warto rozważać tynki gliniane? Bo mikroklimat, akumulacja ciepła i to wszystko, o czym już powiedziałem. Tutaj jeszcze kilka zdjęć tylko to jest ściana już skończona. Dwa tygodnie temu została skończona, czyli pokryta tą ostateczną warstwą tynku z filmu, który Państwo widzieli. To jest pokój mojej córki na dole, wykonany no, tą samą technologią. Też przez nas glina jest szara, bardzo tłusta, więc tynki też mają taki kolor. To jest pokój na dole, wykonany też przez nas i to pokój na górze, a tutaj narzędzie, którym wygładza się tynki na końcu, czyli tą ostatnią warstwę. Ja wiedziałem, że będzie pytanie o koszta. Koszt budowy, nie odpowiem wprost, proszę mi wybaczyć, ale myślę, że to co powiem może w pewnym sensie być odpowiedzią. Koszt budowy domu, jakiegokolwiek by on nie był, koszty postawienia ścian i konstrukcji to jest 20-25% całego kosztorysu, może 30%. Reszta to są prace ziemne, wykończenie, pokrycie dachu i to właściwie w większości od tego zależą koszty domu. W moich doświadczeniach taki dom, z mojej ocenie może to trochę burzy mity, to nie jest tańszy dom. Czyli to, że glina jest tania i słoma jest tania, to wcale nie znaczy, że w ogólnym rozrachunku to będzie tańsze. Nie będzie tańsze, można zrobić tak, żeby te ceny były przybliżone. Tak naprawdę wykończenie
To są największe koszta, to zależy już od tego, czy ktoś będzie chciał mieć marmury za 200 zł, czy kamienie, które sam sobie przyniesie z pola, to już... Mhm. Powiedziałbym, że jest... Tak, że ja bym powiedział, że nie różni się, że przy dobrym doborze, czy wiedzy, czy dobrej ekipie nie różni się od kosztów tradycyjnego domu. No ja mogę tylko potwierdzić te wnioski, tak, te sygnały, że można powiedzieć, że stan surowiec może nieco tańszy, jeśli chodzi o zakup surowców, natomiast przez to, że troszeczkę więcej roboczo godzin wymaga, to tak czy siak jakby się wychodzimy na bilans ten sam. Tak. To są takie próbki tynków glinianych, jeżeli proszę sobie zobaczyć. Proszę się nie martwić, że to się kruszy, no to jest tylko na takiej małej powierzchni zrobione. Można. To będziecie można. Państwo widzieli też u mnie. A to jest, puszczę też, to jest taki wałek, to jest badanie skurczu gliny, czyli w stanie mokrym odmierza się 10 cm, ile ona się skurczy, to mówi nam, jaka tłusta jest glina. Było na jednym zdjęciu. Ja mam dach z trzciny, pokryty trzciną. Tak. Więc... Jeszcze wrócimy jeszcze do takiej historii zdjęć z mojego domu. Mhm. Więc tak, nasz dom, to znaczy dom numer jeden. Jego idea gdzieś tam zrodziła się oczywiście już paręnaście lat temu. No i był to okres, kiedy dostępność wiedzy na temat tej technologii znakomicie była mniejsza od obecnych. To jeszcze były etapy, kiedy internet nie był aż tak powszechny. Ta wiedza się dość wolno propagowała, ale jak to właśnie, kto chce, ten znajdzie sposób, a kto nie, tylko powód. Więc udało się przejść przez analizy, o których Arek mówił, już w latach 2003-2004 i też właśnie wiedzę taką praktyczną pierwszą zaczerpnąłem od pana Wojciecha Brzeskiego, którego też pragnę pozdrowić, jeżeli będzie słuchał tej prezentacji. I tak się zrodziły też właśnie decyzje, jaka technologia, jak wykonać i projekt. Więc tutaj Państwo widzicie cegły po przywiezieniu na plac budowy, powstające fundamenty i cała konstrukcja. Co ciekawe w moim przypadku, w przypadku tego domu, może jest to, że ideą jego projektu było nie tworzenie przegród nienaturalnych na ciągu ziemia-niebo. To znaczy oryginalnie w projekcie nie było folii, papy, betonu, blachy. Same naturalne materiały, a w konsekwencji też to, że ściany jakby tworzą taką kopułę, sklepienie, coś jakby iglo, czyli ściany parteru naturalnie są kładzione, murowane do postaci sklepienia, dając jednocześnie izolację, ocieplenie, no ale też i masę. Oczywiście też to sam ten wybór takiego rozwiązania był w jakiś sposób wyzywający pod tym względem, że no wiadomo, kiedy deszcz pada, kiedy deszcz pada, to te suche bloczki przestaną być suche, tak? Więc tutaj widać fragmentarycznie, jak jeszcze było to przykrywane taką czarną folią budowlaną, żeby choć ten deszcz, który mógł się trafić, ograniczać. I jednocześnie trzeba było to synchronizować z pracami dekarzy, tutaj ekipa z Zakopanego.
kładąca gąt drewniany, o którym będzie mowa nieco później. Więc finalnie udało się w pierwszym roku wybudować stan surowy, co prawda otwarty, bez stolarki, przykryć dachem. Przepraszam, to faktycznie tak troszeczkę. Trzeba delikatnie obsługiwać. Za dużo, no. A, właśnie, bawi się ze mną. Ale udało mi się dzięki temu, że właśnie pierwszy rok to było tylko wybudowanie stanu surowego. Drugi rok pozwolił z różnych względów na wyhamowanie prac i moich apetytów w postępie prac na budowie. I praktycznie cały rok chałupa odstała, co było bardzo, bardzo dobre dla kondycji jej, z tego względu, że świetnie doschła, wszystkie szczeliny się uwydatniły, które można było zalepiać. Tu jeszcze dodatkowo zostały od środka pootwierane deskowania, tak żeby ten przewiew był skuteczniejszy, tak? W kolejnym roku tu właśnie widać, jak było zalepiane, mazane, tak, żeby po prostu tych szczelin było jak najmniej. Konsekwencją też tego pierwotnego założenia o tym, aby nie było tych nienaturalnych przegród blokujących ten ciąg niebo-ziemia, jest to, że od wydobywającego się z ziemi radonu, czyli tak najbardziej szkodliwego gazu, który dla celów mieszkaniowych jest destruktywny, no nie było się jak zaizolować skutecznie. Stąd sięgnęliśmy z projektantem, panem Brzeskim, do starego, sprawdzonego sposobu, który polega na tym, że całą przestrzeń międzyfundamentową wypełnia się kamieniami. Od począwszy wielkich głazów, po mniejsze, coraz mniejsze, aż takie bardzo drobne. Tutaj to zdjęcie nie do końca uwydatnia ilość tego kamienia, bo to jest trochę zamaskowane tymi drobnymi kamyczkami leżącymi na wierzchu. No ale gdzieniegdzie tam one się rysują, tak, te większe kamienie. I chodzi o to teraz, że przestrzeń ta międzyfundamentowa i przestrzeń między kamieniami powoduje, że ten gaz może się wydobywać, a w fundamentach samych są odpowiednie rury, tu, których wyloty tutaj widać, te takie czarne punkty, powodują po prostu napowietrzanie tej przestrzeni i wentylację. Konsekwencji. Każda budowla z gliny no musi być izolowana od wiadomo, padającego deszczu, który chlapie i może, czy po fundamencie, po ścianie fundamentowej też może podchodzić, więc im niższa jest ściana, tym trudniej glinie zachować swoją kondycję i wygląd. Dlatego no, minimalna wysokość to jest te pół metra. I w moim przypadku jest właśnie pół metra. Kolega ma już łatwiejszą troszeczkę sytuację, ponieważ ma piwnicę, więc to troszeczkę jeszcze wyżej, tak, u niego wychodzi, ale u kolegi też poza tym jest drewniana elewacja, u mnie jest tynk z gliny. Od gruntu, tak. A no to trzeba zrobić normalnie, klasycznie, tak. Czyli te 1,30 m. W moim przypadku to było 1,30 m. Stoi. Tak, ja wybrałem taką metodę no, wysiłkową. Od podstawy są takie wielkie głazy, tak. Wielkie głazy i wrzucane, tak.
wrzucane w ten wykop. To wszystko było wypełniane jeszcze drobniejszymi kamykami na tej samej zasadzie mniej więcej jak ta przestrzeń międzyfundamentowa, ale dodatkowo zatepiane to było, zalewane taką śmietaną, takim rzadkim betonem, żeby to jakoś się związało. Mhm. No na same fundamenty i na tą przestrzeń międzyfundamentową zużyłem około 120 ton kamieni. Tak, tak. Oczywiście kamień, jak wiemy, nie jest dobrym materiałem izolacji termicznej, więc na posadzkę nadaje się słabo. Stąd to zostało zasypane warstwą keramzytu. Na to ułożone cegły na płask i zaciągnięte też cieniutką warstwą betonu, który związał całość, ale jednocześnie jego warstwa w przekroju poprzecznym no, nie jest tak jak w klasycznych posadzkach rzędu kilku centymetrów, tylko wystawał ponad cegły około centymetr, czasami mniej. No i tym sposobem udało się tego cementu zużyć minimalnej ilości na posadzki. Jako ciekawy jeszcze, chyba rzadko spotykany obecnie sposób na ogrzewanie domu, to jest taki piec przewałowy z cegły szamotowej. To jest jedyne źródło ciepła, poza słońcem oczywiście wpadającym przez okna. W centrum domu stoi tak, no i właściwie pootwierane drzwi wystarczają do pomieszczeń, aby to naturalną cyrkulacją powietrze ciepłe się tam dostało. Po zakończeniu tych prac w środku, czyli związanych z posadzką, ze stolarką okienną, no można było przystąpić do tynkowania, które w moim przypadku też było kilkuwarstwowe, a przynajmniej w naszym przypadku było tak, że tych warstw bodajże daliśmy 3 czy nawet 4, a to z uwagi na to, że ściany troszeczkę przy murowaniu nie były tak proste i trzeba było dużo nadrabiać. Te wady, właściwie lekcje wyciągnięte z mojego murowania, udało się koledze Arkowi świetnie wdrożyć w życie, wnioski z tych lekcji i jego ściany już były są dużo prostsze. No więc tutaj kolejne warstwy tynku, kolejne prace wykończeniowe, aż w końcu do finalnej warstwy tynku, to jest finalna warstwa dla nas, po prostu chcieliśmy trochę to wnętrze rozjaśnić, nie stosować tej gliny szarej. W tym celu specjalnie ściągnęliśmy glinę żółtą. Tak naprawdę glina żółta po wypaleniu staje się czerwoną i z tego powstają cegły, tak na marginesie. A naturalny jej kolor jest właśnie taki, jak mniej więcej tutaj widać na tym zdjęciu. No niestety glina od zewnątrz musi być zabezpieczona, więc było to malowane sposobem egipskim, czyli szkłem wodnym potasowym. Plus do tego gdzieniegdzie farby, kejma też naturalne na bazie szkła wodnego potasowego. No i jak każdy dom, tak, wymaga kolejnych już po nałożeniu tynków prac wykończeniowych, aby się tam wprowadzić, czyli łazienki, jakieś tam klatki schodowe, elektryka, no ale w końcu zaczęło się praktycznie normalne życie rodzinne. No i po jakimś czasie dopiero się okazało, że nie wszystko się sprawdza. W założeniach. No i takim największym zawodem, który mnie dotknął w przypadku tego zamieszkania, to dach, tak.
z gruntów, mimo tego, że ściągane z gór, z serca, gdzie są produkowane, po 5 latach użytkowania deski te niestety zaczęły próchnieć. To znaczy nie stanowiło to zagrożenia już w tej chwili, że trzeba było coś z tym robić, ale w perspektywie dalszej oczywiście musiałbym dereagować, więc zareagowaliśmy szybko i z takiego dachu powstało prawie że to samo gąt, ale stalowy już niestety, albo stety. I powiem szczerze, że dużej jakiejś zmiany nie odczuliśmy po tej zmianie. To jest tak, taki blacha tłoczona z wzorkami, które z daleka obserwując, tak, imitują naturalne pokrycie gruntu, ale ważne w tym rozwiązaniu jest to, że ona jest posypana posypką mineralną i przez to nie hałasuje, kiedy deszcz pada. Z plusów, jakie na pewno udało się zaobserwować, i to dość w krótkim okresie czasu po przeprowadzeniu się do tego domu, a wcześniej mieszkała nasza rodzina w takim klasycznym domu murowanym z częściowo cegieł, częściowo pustaków, tych białych suporeksów, tynkowany metodą klasyczną. I właściwie wszystko w takim domu było dobrze do czasu, aż nie pojawiły się okna plastikowe. Bo kiedy się pojawiły okna plastikowe, zamknęło się cyrkulację powietrza i już zaczęły być jakieś tam wykwity czegoś czarnego w narożnikach. No i w takich warunkach być może to było ich powodem tego, chociaż pewnie koledzy, którzy tak od strony tej filozoficznej podchodzą do aspektów zdrowia, pewnie by się ze mną nie zgodzili, ale dwójka naszych dzieci no, zaczęła mieć takie objawy alergiczne, mieszkając w tym poprzednim miejscu zamieszkania, czyli jakieś wysypki, katary, kaszle, i to wszystko po praktycznie już trzecim, na pewno w piątym miesiącu mieszkania w takim domu te objawy naszym dzieciom zniknęły. Czy to jest skorelowane, czy nieskorelowane? Ja śmiem wierzyć, że tak. No i to jest właściwie stan na dzień dzisiejszy. Oczywiście cały czas coś jest do zrobienia wokół domu własnego, tak? Parę słów, jeśli mogę jeszcze w odniesieniu do tego, że mówimy tutaj o swoich błędach. Najpierw jeszcze raz, po raz któryś pewnie chciałbym podziękować Bartkowi za to, żeby bardzo wielu cennych rad udzielił. I ja zbudowałem swój dom w tej samej technologii, z bloczków z gliny lekkiej, ale właściwie zupełnie inaczej. Za chwilę pokażę kilka zdjęć. Natomiast często jest tak, że jeżeli coś robimy, to uznajemy, że to jest dobre. Nawet jeżeli dostrzegamy wady, to raczej o tym innym nie mówimy i doradzamy: tak, to jest dobre, zrób tak. A jeszcze w ogóle najlepiej zrób dokładnie tak samo jak ja. Otóż dla mnie, myślę, że dla nas też wypłynęła z tego taka refleksja, że jeżeli ktoś Państwa przekonuje, jeżeli jesteśmy przy budowie domu i przekonuje Was do tego, że najlepsza jest właśnie ta technologia, w której on buduje, no to należy się nad tym zastanowić, bo to jest może dla niego najlepiej to wybudować. Przykład jest taki: przyjaciel z miejscowości obok wybudował dom około 10 lat temu w takiej technologii. Ona wtedy, były początki tej technologii, takich bloczków ze styropianu, które się buduje na fundamencie i które się zalewa betonem. Otóż wykonawca go przekonał, zachwalał mu, powiedział, że to jest szybkie, tanie i w ogóle świetne. Teraz po 10 latach się okazuje, że ten styropian gdzieś tam się kurczy, że pojawiają mu się jakieś szczeliny, tak, i że wcale nie jest to najlepsze. Więc dlatego zależało nam tutaj, żeby Państwa zachęcić do tego, żeby się taką technologią zainteresować. Natomiast też jasno powiedzieć i otwarcie, że trzeba uważać, że są błędy, które można popełnić, że warto szukać najlepszego rozwiązania dla siebie, które będzie optymalne. Czy te bloczki są najlepsze? Dla nas tak. Myślimy też nad innymi rzeczami, bo być może, ja zastanawiam się, czy nie byłby lepszy ten szalunek taki, który wypełniamy taką gliną, tylko że to schnie w ścianie. Trzeba by to spróbować, natomiast no, trzeba szukać rozwiązań dobrych, niekoniecznie to, które ktoś proponuje, jest najlepsze. Warto może jeszcze tylko dodać z mojego póki co doświadczenia.
My mieszkamy w takim domu z gliny już lat, siódmy rok. I warto pamiętać o tym, że glina kurcząc się no, generuje luki, tak? Jako że elementy konstrukcji, tak jak w moim przypadku, muszą wychodzić na zewnątrz, jak belki stropowe, wiązary, no to wszędzie tam powstają takie mikro jakby szczeliny, tak? I to powoduje, że właściwie cały dom oddycha całą swoją powierzchnią wszystkich ścian. Tak, nie ma tego, co Arek powiedział, nie ma wilgoci, nie ma skroplin. Następuje naturalna wymiana, akumulacja tej wilgoci, którą się wnosi, czy powoduje, produkuje przy sporządzaniu posiłków, kąpieli i tak dalej. I nie powoduje to tak jak w klasycznych rozwiązaniach, że trzeba gdzieś tam tym chlorem i grzyba potem tępić. Tego nie ma, po prostu zjawiska nie ma całkowicie. I tak samo zauważyłem, że właściwie wentylacja, mimo tego, że to zaprojektowana u mnie w domu, jakby nie znajduje zastosowania, bo cały dom oddycha. Mogę potwierdzić z wentylacją, bo takie same mam spostrzeżenia. Otóż korzystając z doświadczeń Bartka, zbudowałem dom z gliny, z bloczków z gliny lekkiej, natomiast zupełnie inaczej. Czyli fundament jest tradycyjny, wylewane ławy na odpowiedniej głębokości. Akurat u mnie tej głębokości tutaj nie widać, ponieważ cały dom potem był obsypany. Takie miałem dosyć specyficzne warunki geologiczne, że tutaj jest dosyć wysoko woda gruntowa i każdy, kto się budował tam, to jak zrobił wykop pod fundament, to miał basen potem. Więc ja sobie tam zrobiłem takie otwory, pobadałem, na jakim poziomie jest ta woda gruntowa i doszedłem do wniosku, że ja zdejmę tylko humus i wyleję ławy, a potem budynek obsypię, co się świetnie sprawdziło, bo dzięki temu mogłem wejść do kanalizacji bez przepompowni, no i powstała dzięki temu piwnica. Więc ławy, one są szersze niż tradycyjne, ponieważ te ściany fundamentowe też muszą być szersze, ściana z bloczków też jest szersza, natomiast wszystko jest tutaj tak samo jak w każdej innej technologii. Tak powstawał ten dom, czyli tradycyjna konstrukcja drewniana, wzmocnienia od wiatru, ponieważ tutaj nie ma płyt OSB, które są przybijane tradycyjnie w domach szkieletowych, ale szkielet też się niczym nie różni od tradycyjnego. Tutaj może jest troszeczkę inna konstrukcja dachu, no ale to już obliczył projektant, bo trzcina jest jednym z cięższych pokryć dachowych. No i tak to sobie powstawało. Tutaj moja córka. Bartek u siebie zastosował okna w łuku. Łukowe. Ja tą sprawę uprościłem, zrobiłem sobie takie no, nadproże, można powiedzieć. I okna są tradycyjne, znaczy kwadratowe. Różnią się tylko tyle od okien, które są najczęściej, że one są otwierane na zewnątrz. W takim stylu troszeczkę angielskim. Tak, bardzo fajnie to się sprawdza, bo kiedy wieje, to wiatr te okna dopycha. Znaczy nie, te okna nie są przewiewne. No poza tym ten parapet, który tutaj jest zupełnie swobodny. No tak też żona wymyśliła te okna są, ja jestem z nich zadowolony. Dom nie ma tynku glinianego na zewnątrz. Jest szczelina wentylacyjna, która oddziela glinę. Potem jest położona folia wiatroizolacyjna, potem jest szczelina wentylacyjna i dopiero jest elewacja drewniana. Powietrze wlatuje tutaj, tego może nie widać, na mnie zrobiłem zdjęcia. Tu jest taka szczelina wentylacyjna, która jest zasłonięta takimi elementami metalowymi po to, żeby tam też myszy żadne nie weszły z małymi dziurkami, natomiast powietrze sobie wchodzi tutaj i tam górą wychodzi, więc glina oddycha. Elewacja drewniana no, jest dużo trwalsza. Ta elewacja gliniana na zewnątrz jednak trzeba ją co jakiś czas poprawiać. Ona pięknie wygląda, natomiast to jest po prostu praktyczniejsze, jeżeli mogę tak powiedzieć. Dokładnie tak się. Zresztą to Bartek są właśnie rady, doradził, które... Bartek mi doradził. Jak widać, budynek jest podpiwniczony, cały i obsypany ziemią i tutaj też jest teren podniesiony. Jeszcze tylko, jeśli mogę dodać do tych rad, które się udało tam przekazać Arkowi. Mój dom praktycznie z trzech stron jest obudowany, to znaczy jak nie ma dachu, to jest jakaś oranżeria albo taras. No bo co się okazało, że deszcz potrafi padać poziomo, kiedy przychodzi tak, odpowiednia ulewa,
A z wiatrem, a to niestety dla gliny jest trudne do zniesienia, tak, tym bardziej, że mieszkamy wysoko, na dosyć takiej górce 12 metrów względem, powiedzmy, otoczenia i to powoduje potęgowanie tego typu zjawisk. Także jak widać z każdej strony, no to jest budynek, widok z tyłu domu, sauna, zresztą też Bartka konstrukcji. Też bardzo fajna sprawa, polecam. Już nie z gliny, normalna. Dlaczego chcemy się podzielić naszymi doświadczeniami? To już Bartek trochę o tym mówił. Nasze doświadczenia są podobne. My mieszkamy od maja zeszłego roku w tym domu z gliny. To była komunia naszej córki, więc tak się spięliśmy, żeby już tam skończyć. Chociaż jak Państwo widzieli, on nie jest jeszcze skończony. Ja tam cały czas pracuję, no ale mieszkamy. Można odczuć, że lepiej się w takim domu śpi, że lepiej się oddycha, że te takie zimowe przeziębienia czy katary no, trochę nas omijają. Taka ciekawostka, którą też zauważyliśmy, że czasami coś tam zostanie w kuchni, jakaś cytryna, jabłko czy cokolwiek, to my mieszkaliśmy w bloku cały czas, to gniło, pleśniało, w tym domu wysycha. No, jest suche, ale nie spleśnieje, tam mumifikuje się. No. Wilgotność zimą, powietrze nie jest tak suche, tam się grzeje, wiadomo, ta wilgotność jest utrzymywana na w miarę dobrym poziomie. W łazience nie ma, w domach, no, w blokach nie mieliśmy okien w łazience, natomiast wśród znajomych w domach było widać, że na szybie jest para wodna, która się potem skrapla. Tutaj takiego problemu nie ma. Oczywiście szyba zaparuje troszeczkę, no bo jest różnica temperatur. Jak w ciepłe powietrze napotka tą przegrodę, która jest zimniejsza. Natomiast większość wilgoci jest znakomicie wchłaniana przez ściany. No więc ten dom z gliny odwdzięczy się nam za trudy budowy, no ale to, o czym już mówiliśmy, w Polsce jest mało ekip, chociaż to się zmienia. Ja zaczynałem się tym tematem interesować 7-8 lat temu, wtedy był problem. W tej chwili, przeglądając strony internetowe, można znaleźć ludzi, którzy się na tym znają, którzy to budują. Jest tak, jest duży rynek ze strobali. No, kwestia oceny. Myśmy się na to nie zdecydowali z pewnych względów, nie będę już tutaj wchodził w szczegóły. Ta technologia jest bardzo praco i czasochłonna i to budowanie systemem gospodarczym podczas urlopu jest takim dużym znakiem zapytania. Jakość efektu końcowego zależy od dokładności wykonania, czyli tutaj trzeba uważać, można popełnić błędy, które potem jest trudno wyeliminować. Natomiast przy dobrej analizie, przy dobrym przemyśleniu tematu wiele takich błędów bądź niedoskonałości tej technologii można wyeliminować lub polepszyć. Taka budowa nie powinna być poligonem doświadczalnym, stąd nasza chęć podzielenia się tymi doświadczeniami z Państwem, żeby błędy popełniać tylko raz. Jeszcze taki temat tynków. Otóż glina to wspaniały materiał, ale może tak jak powiedziałem, nie każdy chce. Natomiast zachęcamy też do zainteresowania się tematem tynków glinianych, które można znakomicie stosować w mieszkaniach, w domach budowanych metodami no, tak zwanymi tymi powszechnymi. Też świetnie poprawią mikroklimat w domu. Może nie tak dobrze jak wtedy, kiedy ta ściana ma pół metra i jest cała z gliny. Natomiast jeżeli już mamy dom i chcemy coś zrobić jeszcze innego, to takie tynki też można kłaść i nie ma z tym większego problemu. Oferta gotowych tynków glinianych na rynku jest dosyć uboga, w sensie konkurencji, bo jest mało firm, które takie tynki na polskim rynku oferują gotowe. Natomiast też skierowana jest raczej do zamożnych osób, bo te tynki są drogie. Jeżeli chcemy kupić gotowy tynk gliniany, więc trzeba to robić samemu. No i jeszcze dlatego chcemy się podzielić, bo nas ta glina wciągnęła, bo nic tak nie wciąga jak praca z gliną. Co dalej chcemy robić? Troszeczkę przekraczamy czas, proszę mi wybaczyć, dosłownie 2-3 minuty jeszcze. Za chwilę powiem o tym, że założyliśmy stowarzyszenie. Jakie mamy plany dalej? W czerwcu tego roku w takim domu chcemy zrobić warsztaty z tynkowania gliną. Ten dom, poprzednie zdjęcie to był ten dom, a teraz on stoi w Czapielsku i wygląda tak. Znaczy, to jest dom przeniesiony z gór, dom zbudowany z bala. Właścicielem jest Mariusz, siedzi tam z tyłu. I Mariusz postanowił za naszą namową, żeby część tego domu w środku, no za szybko troszeczkę, żeby część tego domu w środku pokryć tynkiem z gliny, co korzystając z naszych doświadczeń
będziemy robić, więc takie atrakcje tam są zapewnione. Co dalej? Tak to wygląda, tak wyglądają ściany w środku tego domu i to jest coś, co będziemy pokrywali tynkiem. W Czapielsk. Za Kolbudami kawałek w stronę Przywidza, w stronę Kościerzyny. Założyliśmy stowarzyszenie Zielona Latarnia. Stowarzyszenie powstało, aby tymi naszymi doświadczeniami się dzielić. Obszar zainteresowań to nie tylko domy z gliny i słomy, ale to integracja społeczności lokalnych, ochrona przyrody, adoptowanie budownictwa naturalnego, czyli to, co jest w naszej tradycji do potrzeb, bo każdy ma inne potrzeby teraz, wiadomo. Nasze główne działalność to spotkania, warsztaty, różnego rodzaju szkolenia. Kto jest członkiem naszego stowarzyszenia? Ilona i Paweł Sidło. Paweł Sidło prezentował przed chwilą nurt Slow Photography. Iza i Mariusz, czyli właściciele domu z Bali. Roxana, moja żona, ja, Marta i Bartek Grzesiuk. Wojtek Górecki, też z pobliskiej miejscowości, też z Czapielska, artysta, malarz. Iwona i Tadeusz, fotografowie. Jest jeszcze kilka osób, oczywiście nie wymieniłem tutaj wszystkich. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, czy potrzebne są dodatkowe informacje, jesteśmy pod kontaktem e-mailowym, jesteśmy na Facebooku, pracujemy w tej chwili nad stroną internetową. I ostatnia już rzecz, mamy taki pomysł, żeby w ośrodku w Przywidzu, który się nazywa Zielona Brama, jesteśmy po rozmowach z właścicielem, budować tam małe domy z gliny. Dziękujemy za uwagę. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to proszę. Jeśli ktoś jest chętny, to mamy jeszcze taki krótki film, jak można by jeszcze nie wyłączać. Ale to już jest dla chętnych, bo ja wiem, że tam zaczyna się zaraz koncert gongami.